Siemanko, tu Paradoks. Zastanawialiście się może, jak zdobyć tego konia? Już wam mówię. Trzeba nim wyjechać do świata żywych. Nie no, żartowałem. Zaraz wam pokażę, jak go można zdobyć. Mam nadzieję, że się ucieszycie z tego, że dowiedziałem się, jak go zdobyć. Okej. Wyjdźmy do świata żywych. To miejsce, w Setmat. Boże, te loadingi, jakie to jest długie. Okej. Jak jesteśmy w tym oto miejscu, na mapie było widać stajnię. Taką zwykłą stajnię, normalnie, gdzie kupujemy te. Idziemy. By the 17th day, the embalming and wrapping must be completed. Robimy interakcję, robimy kup. I koń wieczny przeżuwacz jest już nas. Nasz. Okej, kupmy go. Żeby go zademonstrować. I oczywiście zdobywacie trofeum Mroczny Wierzchowiec. Już wam pokazuję, że naprawdę go mamy. Powiem wam, że jeden z lepiej wyglądających wierzchowców. Jak dla mnie. I proszę, i możecie teraz jeździć w świecie żywych. Koniec za świat. Okej, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w następnym nagraniu. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, hej hej!